To jest Onet Rano, a to jest poseł Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska. Pierwszy śledczy polskiego parlamentu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie przeszkadza panu taki tytuł, pierwszy śledczy? Nie lubię tego tytułu. Człowiek chciałby żyć w normalnym państwie, cywilizowanym, gdzie prowadzona jest normalna polityka, gdzie instytucje państwa zarządzane są w sposób normalny. A od 3 lat jest jak jest. Jak jest? No jest rewolucyjnie. To PiS szedł do władzy z hasłami propaństwowymi, szacunku, wzmacniania instytucji, prowadzenia propaństwowej polityki, a gdzie nie spojrzeć, którakolwiek z instytucji państwa jest niszczona, rozmontowywana i w sposób ustrojowy, ustawami, a też w sposób personalny, to znaczy obsadzanie tych instytucji Pisiewiczami, Misiewiczami, gdzie ten Misiewicz staje się już symbolem w związku z tym, że jest osobą z zarzutami. To prawda. Co uważa pan za najgorsze w tym postępowaniu, czy albo najgorsze z wydarzeń, które właśnie mogą zilustrować to, o czym pan mówi? Srebrna sama w sobie jest odkryciem prawdziwej twarzy Jarosława Kaczyńskiego. Spada ta maska na ziemię, jest roztrzaskana. Człowieka skromnego, człowieka nieporadnego, który nie potrafi zakupów zrobić w sklepie, nie ma konta w banku. Duża część elektoratu PiS była oszukiwana moim zdaniem przez prezesa. Wychodzi twarz zimnego, bezwzględnego biznesmena, dewelopera. Ale wyborcom PiS-u to nie przeszkadza. Wciąż wysokie poparcie. Ja wierzę, że jest taka grupa w elektoracie PiS, która jest szokowana tym, co się dzieje. Poziom oczywiście zakłamania z ich strony polityki, niszczenia słownika języka polskiego, oni zabierają znaczenie pojęć, jest bardzo wysoki i prowadzi do tego, że rzeczywiście powoli przyzwyczajamy się do tego, że ta aferalność tej władzy, te skandale są rzeczą normalną, ale myślę, że do końca, jestem przekonany, że zgody elektoratu, nawet PiS-u na to nie będzie. Pan uważa, że gdyby ta sprawa dotyczyła, tak pan powiedział przynajmniej, dotyczyła kogoś innego, to już by CBA wchodziło o 6 rano do domu, a na Żoliborzu u prezesa CBA na pewno się nie pojawi. Szefem CBA jest pełnomocnik spółki Srebrna, zatrudniany przez tę spółkę, kontrolowaną przez Jarosława Kaczyńskiego. Jak szef CBA ma podjąć decyzję o kontroli oświadczenia majątkowego, w którym ewidentnie doszło do podania nieprawdy pod odpowiedzialnością karną przez Kaczyńskiego, bo on zajmował się prowadzeniem biznesu, cała Polska to widzi. Tak, taki twierdzi, szef CBA miał pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo miał od lutego 2018 roku. Zeznań składanych pod odpowiedzialnością karną, z taśm, z całej tej historii deweloperskiej, historii życia Jarosława Kaczyńskiego, która rozpoczyna się w roku 90, wynika, że Jarosław Kaczyński przez lata zajmował się biznesem. Przez lata tkał z jednej strony, taką opowieść o skromnym człowieku, a pod tą opowieścią, pod tym legendowaniem, jak najlepszy agent służb, legendowanie w postaci wywieszania jakiejś rzeczy na barierce swojego zaniedbanego domu, ale pod tą legendą kryje się twarz bardzo sprawnego, przebiegłego biznesmena, który zarządza spółką Srebrna, jest szefem rady fundacji imienia Lecha Kaczyńskiego, a wcześniej to była Fundacja Nowe Państwo, Fundacja Prasowa Solidarność, ale co jest istotne, stworzył jakiś przedziwny system finansowy, bo oto kilka dni temu udało mi się ustalić w KRS, że fundacja posiada spółkę Srebrną, tak? Czyli fundacja kontroluje spółkę Srebrną, tak. Ale Srebrna jest jednocześnie fundatorem fundacji. Gospodarcze perpetuum mobile. Perpetuum mobile, dokładnie. Wąż, który pożera swój ogon. Układ zamknięty. Układ układów, którego tak długo doszukiwał się Jarosław Kaczyński. Musi pan uważać, bo Jarosław Kaczyński już skierował przeciwko Gazecie Wyborczej zawiadomienie do prokuratury, artykuł 212. I niech pan uważa, bo... Wnioskuje też przecież o to, że nie będzie składać tutaj prywatno-skargowy,
on oczekuje aktywności prokuratury. Prokuratury, którą odwiedza. Dzień po zeznaniach inwestora, który mówił o kopercie, którą miał polecić przygotowanie 50 tysięcy złotych Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński jedzie do Ziobry, prokuratora generalnego. Pamiętamy przecież lata 2005-2007, zapoznawanie się z aktami sprawy paliwowej, jak to Zbigniew Ziobro przywoził na Nowogrodzką prokuratora. Pan doskonale pamięta. My mamy być tak naiwni, żebyśmy uwierzyli, że Kaczyńskiemu Ziobro nie przekazuje... Rozmawiali o ustawie lichwiarskiej. Przemilczmy taką bajkę. A dobrze, ale jak się może że dzień po tak ważnych zeznaniach Jarosław Kaczyński musi być o tym informowany, bo od tego zależy jego nie tylko już polityczna przeszłość, ale wręcz sytuacja prawna. No może dostać wyrok. Ale chciałbym wrócić do tego CBA i tego tam wchodzenia o 6 rano. Pamięta pan aferę hazardową, prawda? Platforma Obywatelska, początki rządów, pierwsza kadencja Platformy Obywatelskiej. Wówczas też nikt po polityków Platformy do domu nie wchodził. Więc generalnie tak oczekiwanie, że teraz ktoś wejdzie po Jarosława Kaczyńskiego. Ale ktoś z polityków Platformy usłyszał zarzuty? Wyrok w tej sprawie? No ale Jarosław Kaczyński też nie ma zarzutów. Przestępstwo? Wtedy pamiętam, Donald Tusk podjął decyzję o powołaniu komisji śledczej. Dobrze, w sprawie ale Jarosław Kaczyński nie ma zarzutów. Nie jest podejrzanym. Na razie są tylko zeznania Austriaka. I właściwie nie wiemy, jak się do nich odniesie prezes, bo pewnie prokuratura będzie musiała go przesłuchać. No pamiętajmy, że na czele prokuratury generalnej, niezgodnie z artykułem 103 Konstytucji, stoi polityk. Znaczy poseł PiS, minister w jednej osobie, szef Solidarnej Polski, bardzo bliski przyjaciel i współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony na czele ABW stoi również polityk PiS, człowiek, który kandydował z PiS do bodajże Sejmu. Pan szef CBA również jest politykiem PiS-u. Czy ci ludzie podniosą rękę na swojego promotora, na patrona ich karier politycznych, na człowieka, który decyduje o ich bycie w polityce? No nie, to pokazuje też, dlaczego prokuratura powinna być oddzielona od ministra sprawiedliwości. To pokazuje, dlaczego prokuratura powinna być organem niezależnym od polityków, niezależnie już oczywiście od szyldów. I to też pokazuje, dlaczego na czele służb specjalnych nie powinni stać politycy. Ja przypomnę, że zarządów Platformy Obywatelskiej na czele służb nie stali politycy. Stali fachowcy, chociażby pan Wojtunik. Ale pan Bondaryk, szef ABW, był od lat związany z Platformą Obywatelską. Lata, akurat jeśli chodzi o Bondaryka, czy też Włóczaka, w przypadku Bondaryka to były lata świetne polityki. Bondaryk nie był czynnym politykiem. W przypadku tych ludzi mamy do czynienia z nominacjami pełnomocników. Dobrze, srebrnych. A propos tej prokuratury i jej niezależności, to też przypominam sobie, jak często ta niezależna prokuratura była krytykowana przez Platformę Obywatelską. I pamięta pan te rytuały, kiedy to było pytanie, czy premier Donald Tusk zaakceptuje sprawozdanie prokuratora generalnego, bo tam było takie rozwiązanie, że tam to musiało być zostać zaakceptowane przez premiera, później Sejm musiał przyjąć i było wiele zastrzeżeń i domagania się, aby raz zmienić prokuratora generalnego, a dwa dywagacje, czy jednak lepiej nie było, kiedy politycy mieli bezpośredni wpływ i mogli coś na prokuraturze wymusić. System można było udoskonalać, należy udoskonalać, żeby prokuratura pracowała sprawniej. Natomiast jeśli spojrzymy chociażby na umorzenia po stronie prokuratury, to teraz mamy wzrost umorzeń. Mniej spraw trafia do prokuratury, o kilkadziesiąt chyba tysięcy, ale umorzeń jest znacznie więcej. Było 178 tysięcy umorzeń spraw na poziomie prokuratury w 2014 roku. Obecnie jest 220 tysięcy umorzeń. Jakie to są sprawy? Wszyscy nasi widzowie słyszą. Pobite kobiety podczas Marszu Niepodległości, wywieszanie wizerunków polityków Platformy na szubienicach, czy też najbardziej skandaliczna sprawa, to są polityczne akty zgonu. Zgonu, tak. Umorzona na 10 dni przed zabójstwem Adamowicza, prezydenta... Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, gdzie Adamowicz
chciał to zaskarżyć. Nie zdążył, ale przecież te umorzenia są niczym innym jak podsycaniem tego płomienia nienawiści, który trawi całą Polskę. Kiedy pan składa wniosek do prokuratury w sprawie Antoniego Macierewicza? Bo... Wczoraj złożyłem. Złożył pan wczoraj, złożony, tak? Został złożony. Tak. 265 kodeksu karnego. O co chodzi? Od 3 miesięcy do 5 lat. Ujawnienie informacji tajnych lub ściśle tajnych. Antoni Macierewicz w 2016 roku z mównicy sejmowej zaserwował wywiadom wszystkich państw szczegółowe dane dotyczące stanu uzbrojenia, m.in. stan procentowy rakietowych pocisków kierowanych, funkcjonowanie stacji radiolokacyjnych, stan wozów bojowych, informacje, które według mojej wiedzy i wiedzy też dzisiaj potwierdzonej przez Tygodnik Polityka, te informacje zawarte były w dokumentach ściśle tajnych, czyli opatrzonych najwyższym gryfem, najwyższą klauzulą tajności. Dlaczego Antoni Macierewicz je ujawnił? Nie wiedział tego? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Jaką rolę, kim jest Antoni Macierewicz, że dopuszcza się ujawnienia informacji krytycznych, informacji, które mają służyć siłom zbrojnym i służą bezpieczeństwu narodowemu. Ktoś przyrównał i są rdzeniem informacji o zdolnościach operacyjnych Wojska Polskiego w przypadku konfliktu zbrojnego. W żadnym państwie NATO przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania Sojuszu żaden minister obrony narodowej nie wyjawił informacji tak szczegółowych, jakie wyjawił Antoni Macierewicz. Bardzo dobre pytanie. Kim jest Antoni Macierewicz? Myśli pan, że tą sprawą prokuratura zajmie się na poważnie? Akurat jest Antoni Macierewicz chyba w niełasce u prezesa, więc może jest szansa. Nie wnikam już w polityczne rozgrywki w PiS-ie. Oczywiście ten wachlarz emocji prezesa może rzutować na funkcjonowanie prokuratury, skoro jest to prokuratura polityczna. Natomiast sytuacja jest bardzo prosta, jest skandaliczna, ale jest prosta. Albo Antoni Macierewicz miał ściągnięty gryf z tych dokumentów tajnych i mógł informacje ściśle tajne serwować wywiadom obcych państw publicznie, albo tego gryfu nie było ściągniętego. A pan nie dostał odpowiedzi? Według moich informacji nie było ściągniętego gryfu. Co więcej, zadałem pytania ministrowi obrony narodowej 2 tygodnie temu, czy te dane dotyczące rakietowych pocisków kierowanych, stacji radiolokacyjnych, czy są danymi tajnymi. Uzyskałem potwierdzenie, że dane zaprezentowane z mównicy przez Antoniego Macierewicza są danymi tajnymi, nie powinny być upubliczniane. Prawo, wobec prawa wszyscy powinni być równi. No nie ujawnienie prawo... ściśle tajnych informacji to są poważne sankcje za coś takiego, to jest, że tak powiem, w kraju, to który są funkcjonuje normalnie. Najczulsze informacje, najbardziej wrażliwe, od których zależy bezpieczeństwo Polski, Polaków, od których zależy również funkcjonowanie Paktu Północnoatlantyckiego. Sprawa powinna być zbadana bardzo wnikliwie przez organy ścigania. Ile pan takich zapytań, interpelacji w ogóle już złożył w tej kadencji? Ja składam głównie interwencje poselskie, ponieważ interpelacje blokowane są na poziomie Prezydium Sejmu. A, okej. Okay. Kilka, między innymi marszałek Brudziński, to jest taka selekcja. Kiedy pytałem bodajże o podkomisję smoleńską, to właśnie dostałem odpowiedź z prezydium, o to nie wolno pytać. Że nie wolno pytać i oni nie przesyłają tego dalej. To jest taki filtr nałożony na posła opozycji. Panie pośle. O co można pytać, o co nie. Co to za głupoty w ogóle? Czym się pan zajmuje? No, pytam o podkomisję smoleńską. Wchodzę w tryb interwencji poselskiej. Też nie odpowiadają, ale wtedy dopisuję tryb ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tu pomaga mi moja małżonka, która jest adwokatem. I kierujemy ostatnio już w tym trybie wnioski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ostatnio zapytałem o koszty funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Wysłałem na ulicę Kolską w Warszawie, słynną ulicę Kolską. Kolska, ci, którzy nie wiedzą, się, na ulicy Kolskiej chyba... Kojarzy się z jedną instytucją, ale okazuje się, że tam też urzęduje Izba Wytrzeźwi, tak? Podkomisja, na Kolskiej? Podkomisja smoleńska. Mateusz! Czy na Kolskiej? Co jest na Kolskiej? Podobno Izba Wytrzeźwień. Okej. Okay. Kawały i dowcipy krążą o ulicy Kolskiej wśród warszawiaków. Natomiast tam funkcjonuje również podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza. No i wyobraźcie sobie państwo, że dostałem zwrotkę, listonosz 2 razy pukał. Ale nie w tym samym budynku, nie mógł. Nie mógł do podkomisji smoleńskiej się dobić. Uzyskał informację, że tam nikogo nie ma. Pracują w terenie.
Nie, ale zupełnie na serio. Nie, no na serio, organ przepraszam, powołany... ale no, co nam pozostało? No trzeba się czasami też pośmiać, panie pośle. Organ finansowany przez naszych widzów. Grube miliony złotych. Tak. Przeprowadzają absurdalne eksperymenty na poligonach, wysadzają jakieś baraki metalowe. Tak. Pytałem też o to. Z jednej strony mówią, że wybuch był w skrzydle, w slocie, tam miał być ładunek wybuchowy. Z drugiej strony testują bombę termobaryczną, twierdząc, że oni odwzorowali kadłub. Ale nie odwzorowali kadłuba, tylko postawili jakiś taki blaszany garaż i ten garaż wysadzili. No, pytam o koszty tego eksperymentu, próbuję dobić się do organu finansowanego przez polskich podatników i dostaję informację, że tam nikt nie urzęduje. To teraz mam pytanie. Jeżeli znajdzie się ktoś na świecie, kto ma bardzo precyzyjne informacje dotyczące katastrofy smoleńskiej i będzie chciał powiadomić o tym przewodniczącego Macierewicza, wyślę list do tej podkomisji na Kolską, okazuje się, że tam nikogo nie ma. Przecież to jest absurd. Podkomisja Krzak. Jak można poczty nie odbierać w organie w oficjalnym państwa, powołanym do wyjaśniania, rzekomo wyjaśniania katastrof? Myślę, że już nikt tam do tej prawdy nie dochodzi. Nawet sam prezes już przecież nie mówi o tym, że już za chwilę dojdziemy do prawdy najprawdziwszej. No ale ma być ta prawda ogłoszona, tak? Tak? Kiedy? Za kilka miesięcy ma być raport końcowy z pracy tego. W kwietniu, no to powinno być teraz w kwietniu, no bo później już po wyborach może się okazać, że komisja nie istnieje. Nie no. Ma tam żadnego eksperta, który badałby katastrofy lotnicze w swojej historii. No co zrobić, no. Pytałem o pana Biniendę, pana Berczyńskiego. Pan Berczyński był zachwalany przez Antoniego Macierewicza jako ten, człowiek, który co badał... Karakale, tak? Tak, ten od sprawy Karakali. Ten miał tak, badać mnóstwo, dziesiątki katastrof lotniczych, tak twierdził minister Macierewicz. Zadałem pytania, jakie katastrofy precyzyjnie, kiedy badał pan Berczyński, który był przewodniczący tej podkomisji, i oni nie odpowiadają na pytania. Znaczy łapani na kłamstwie, jak węgorz, jak taki piskorz, wyślizgują się, wiją i uciekają krzaki. To ile tych interwencji pan złożył, że tak powiem, wykonał? Tysiące. Tysiące. Naprawdę? Każdego dnia to jest po kilkanaście pism. Bardzo często jest tak... A taki ma pan zespół, bo to musi być jakaś grupa ludzi. Ja czynię to sam. Przy pomocy dwóch asystentów, asystentki i asystenta, także dajemy radę. Ale ma pan poczucie, że się stał pan taką instancją odwoławczą dla wielu ludzi? Bo pewnie też pan dostaje sygnały od wyborców. Bardzo dużo jest prośb o zajęcie się jakąś sprawą poprzez fanpage, Twitter, wiadomości prywatne, maile. I co, odpowiada pan na wszystko? Staram się na bieżąco osobiście odpowiadać. Tam, gdzie trzeba, interweniuję. Bardzo duża część tych interwencji podejmowana jest właśnie poprzez kontakt z ludźmi bezpośredni. Od tego jestem. No, ludzie zaufali, dali mi mandat. Oczekują tego, żeby z tych instrumentów, które ma poseł opozycji, aktywnie korzystać. Bardzo smutna sprawa to jest sprawa z Chodzieży, gdzie prokuratura umorzyła wypadek spowodowany przez działacza PiS-u. Zabił ten człowiek, rozjechał na pasach pieszego, starszego człowieka. Prokuratura tę sprawę umorzyła. Sąd niestety podtrzymał decyzję prokuratury i dopiero po mojej interwencji do prokuratury okręgowej w Poznaniu prokuratura zbadała sprawę raz jeszcze, nakazała, stwierdziła błędy w opinii biegłego, nakazała wszcząć postępowanie na nowo, sporządzić nową opinię i proszę sobie wyobrazić, że dwa miesiące temu ten działacz PiS dostał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czyli gdyby nie pana gdyby interwencja? To jest chyba najsmutniejsza interwencja, bo gdyby nie aktywność, zainteresowanie i próba wyjaśnienia tego, to sprawa przerażająca byłaby zamieciona pod dywan. To jest przykre. Strasznie dużo roboty pan ma. Ale będzie czas to. Na kampanię wyborczą? Lubię to. Kampania trwa cały czas. Wśród posłów jest takie powiedzenie, że kampanię rozpoczynamy w dniu objęcia mandatu. Ważne, żeby aktywnie działać. Dostarcza mi to dużo radości. To jest pasja. I to jest najważniejsze, że człowiek spełnia się pomagając bardzo często drugiemu człowiekowi. Niektórzy dziennikarze żartują, że powinien pan dostać nagrodę Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze. Dziękuję bardzo. Powiem tak. Przykre jest, że ta władza nie jest władzą transparentną. Nie ma polityki dobrej informacyjnej. Sami dziennikarze mają duże problemy z uzyskaniem informacji. Za Platformy też tak było.
Nie aż tak, panie redaktorze. Aż tak. Panie pośle, był cichy bojkot. Mieliśmy z Andrzejem Morozowskim w TVN-ie 24 taki program, który się nazywa Teraz My. I ponieważ nie oszczędzaliśmy tam wówczas rządzących, to był cichy bojkot tego programu. Nikt oficjalnie oczywiście tego nie powiedział, ale w pewnym momencie żaden z ministrów rządu Donalda Tuska ani sam Donald Tusk nie przychodzili i wyraźnie bojkotowali ten program. Więc jeśli chodzi o politykę informacyjną, to generalnie politycy nie lubią... Na zapytania dziennikarskie nie wierzę, żeby pan wysyłał do KPRM-u wtedy pytania bardzo konkretne i żeby oni panu nie odpowiadali. A teraz masowo dziennikarze są blokowani. Nie mówiąc już o posłach, nie ma odpowiedzi. Ale co tam w skokach? Bo też skokami się pan zajmuje, prawda, panie pośle? Zajmuję się skokami. Wiem, że pan redaktor przygotowuje też film, ja się zajmuję. Pierwszy w historii dokumentalnej, bo niestety nasi widzowie, szukając czegokolwiek na YouTubie, chociaż brakuje im nie znajdą nic o największej aferze finansowej. Co w skokach? No chyba 3 czy 4 sprawy mam. No proszę się podzielić z nami. Skoków, tak. Skok Wołomin badamy bardzo wnikliwie. Cały czas na Twitterze, na Facebooku ujawniam materiały z gazety Skoku Wołomin, która promowała chociażby Jarosława Kaczyńskiego w kampanii wyborczej, bo ten mit został taki pobudowany o Skoku Wołomin, który był niby skokiem Komorowskiego. Tak. To znaczy media założone przez skoki wrzuciły w obieg publiczny zdjęcie Komorowskiego zrobione podczas prezentacji filmu Bitwa Warszawska. Chyba z panem Mariuszem G., jednym ze skoku. I oni twierdzili, że to jest świadectwo tego, że za skokami stał Komorowski i Platforma. Mijają 3 lata rządów. Wszyscy możecie państwo zweryfikować, czy prokuratura pisowska cokolwiek w sprawie skoku Wołomin zrobiła. Nie. Ponoć jest lista bardzo ciekawych osób, które wzięły kredyt w skoku Wołomin w czasie newralgicznym i tego kredytu nie spłacała. Czy tam jest Komorowski? Nie sądzę. Natomiast pojawiło się nazwisko, nie spadnijcie państwo z krzeseł, rzecznika CBA, pana Kaczorka. Media to ujawniły, wolne media, które jeszcze, oczywiście nie te media ze skokami związane, wolne media, które... Onet nawet. Onet, tak, ujawniał. I co? Po kilku dniach pan Kaczorek został zdjęty ze stanowiska, ale nie ma jakby aktywności pana Kaczyńskiego, pana Ziobry, szefa CBA, ABW, by tę sprawę wyjaśnić. No jak to jest? Rzecznik CBA bierze sobie w momencie, kiedy Skok Wołomin chyli się ku upadkowi, bierze kredyt, nie wiem, na 200 tysięcy złotych. Mowa jest o tym, że miał spłacić jedną ratę, okazuje się, że chyba nie spłacił żadnej. Czy to jest wyłudzenie kredytu przez bardzo ważnego funkcjonariusza państwowego, który ma walczyć ze Skokiem Wołomin, czy nie? Więcej, no słyszymy przecież od ministra Ziobry, że rzekomo Kwaśniak rozuchwalił przestępców. Tak. Rzecz to też najbardziej podła, tak. Podła, perfidna, oburzająca, żeby urzędnika, który skatowany był niemalże na śmierć przez bandytę wynajętego przez skoki, oskarżać o to, że on rozuchwalał przestępców. Kwaśniak, czyli były wiceszef... Wiceszef KNF, który naraził się mafii ze skoku, bo zlecał kontrolę. I więcej też ujawnię państwu. Pan Ziobro mówił na konferencji z panem Święczkowskim, że w roku 2000 to wszystko, co złe w Skoku Wołomin zaczęło się, kiedy Kwaśniak zaczął kontrolować skok. W roku 2013. To jest absurdalne. Oczywiście chodzi o to, żeby wybielić rolę senatora Biereckiego z PiS-u, który stał na czele komisji krajowej kontrolującej działalność Skoku Wołomin. Nieprawidłowości w Skoku Wołomin, szanowni państwo, nie zaczęły się w roku 2013, kiedy wszedł tam KNF. Ja dostałem odpowiedź z prokuratury okręgowej. W postępowaniu mowa jest o tym, że grupa przestępcza w Skoku Wołomin działała od roku 2007, czyli przez 5 lat nadzorowania Skoku Wołomin przez senatora PiS Grzegorza Biereckiego. Ale o tym pan Ziobro na konferencji prasowej z panem Święczkowskim nie powie. Dlaczego? Może dlatego, że są kolegami z innego klubu parlamentarnego? Dużo ciekawych rzeczy pan wyciąga. Obawia się pan trochę o swoje bezpieczeństwo? Nie. Myślę, że wiem, co robię. Prawda nas wszystkich wyzwoli, prawda nam pomoże. Pomoże przede wszystkim PiS-owi. Ja to robię dla nich, dla ich dobra. Naprawdę. I myślę, że prezes Kaczyński to docenia na pewno. Szukamy wszyscy przecież tej propaństwowej twarzy Jarosława Kaczyńskiego.
nie, zupełnie serio, ludzie, wyborcy powinni wiedzieć, kim naprawdę jest Jarosław Kaczyński, jak wygląda ta ośmiornica przez niego stworzona, ośmiornica, która oplotła wszystkie instytucje państwa i czym była ta spółka srebrna, bo to w tych dniach jest bardzo ważne. Panie pośle, czy po wyborach, gdyby doszło do tego, że Platforma będzie rządziła, czy wówczas będzie pan równie dociekliwy, jeśli chodzi o swoich kolegów, którzy będą rządzili? Absolutnie tak. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Trzymam pana za słowo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Krzysztof Brejza. Do zobaczenia. Do Platforma widzenia. Obywatelska był naszym